Witajcie na kanale Wiedzieliście, że w cyklu Na Widelcu Wy proponujecie osobę, a ja robię o niej film, w którym wyszukuję kilka interesujących rzeczy na jej temat. Zostawcie suba, a w komentarzu piszcie, kto ma być następny. Dziś na Widelcu jest Krzysztof Piątek. Wiedzieliście, że zarobki Krzysztofa Piątka po przejściu z Genoi do Milanu wzrosły z 450 tysięcy euro do kwoty 2 milionów euro za sezon gry? Oznacza to, że Polak zarabia bez mała 20 tysięcy złotych dziennie. Nieważne, czy wtedy śpi, czy gra w piłkę. Kwota niewyobrażalna dla zwykłego śmiertelnika jest niczym dla innego napastnika z Polski. Za sezon gry w Bundeslidze na konto Roberta Lewandowskiego wpływa aż 10 razy więcej. Wiedzieliście, że cieszynka Piątka, która stała się jego znakiem rozpoznawczym na całym świecie, niekoniecznie jest zgodna z przepisami FIFA? Za podobne celebracje karani kartkami byli już wcześniej inni piłkarze, m.in. Edinson Cavani. Uważa się, że gestykulacja propaguje używanie broni. Wiedzieliście, że na cześć Krzysztofa Piątka kibice AC Milan ułożyli specjalną przyśpiewkę? Oto jej fragment. Czy wiedzieliście, że Krzysztof Piątek, przechodząc z Genoi do Milanu za kwotę bagatela 35 milionów euro, stał się najdroższym polskim piłkarzem w historii? Czy wiedzieliście, że to trafienie Piątka zostało wybrane bramką miesiąca w Serie A? Jeśli powiedziałem Wam coś, czego nie wiecie, zostawcie suba i łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, o kim chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek z serii Na Widelcu.